Siema, z tej strony Nioski z Wioski. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam choroby drobiu. Będzie to dzisiaj gruźlica. Zapraszam do oglądania. Gruźlica jest chorobą atakującą wszystkie gatunki ptaków. Ma bardzo długi okres inkubacji. Gruźlica jest na liście ZONZ podlegających obowiązkowi zgłaszania. Drogi przenoszenia. Źródłem zarazków są chore ptaki wydalające prątki gruźlicy z kałem, które trafiają do paszy, wody oraz ściółki. Bakteria dostaje się do organizmu poprzez układ pokarmowy. Objawy. Następuje pogorszenie kondycji i obniżenie aktywności. Dzwonki i grzebień stają się blade. Często obserwuje się szaro-zieloną biegunkę i klauzuwinę. Choroba jest bardzo wyniszczająca. Najczęściej po zaobserwowanych objawach ptak niedługo później pada. Leczenie i zapobieganie. Aby zapobiec pojawieniu się ogniska choroby, należy zabezpieczyć fermę przed dzikimi zwierzętami, dezynfekować pomieszczenia, nie utrzymywać ptaków w różnym wieku w jednym pomieszczeniu. Na rynku dostępne są profilaktyczne szczepionki przeciwko gruźlicy, podawane w wodzie do picia, ale nie są stosowane na szeroką skalę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie o zasubskrybowaniu, miłym komentarzu i lajku. Pokażemy Wam jeszcze kochinki, bo dawno na odcinkach nie były. Tutaj, jak widzicie, dobrze sobie żyją. Wszystkie są i kogucik Silki jest pewnie pod kurnikiem. Pokażę Wam. No, wszystkie są, właśnie wychodzi kogucik, wybieg. Pokażę Wam, ile jest jajeczek u Niosek. Tutaj mamy 8, bardzo dużo jajek, dobrze się niosą. Tutaj mamy 4 i tutaj nic, 12 jajek. Jedno się niestety zbiło. No i kotka sobie poszła na trampolinę, to jest jej ulubione miejsce. I wydaje mi się, że będziemy kończyli. Jeżeli dobijecie pod tym odcineczkiem 25 łapek w górę, nagramy dla Was kolejny odcinek z chorobami kur. Piszcie jeszcze w komentarzach, czy następny odcinek chcielibyście, co zrobić, żeby kury nie spały w gniazdach. I mamy dla Was jeszcze jeden pomysł. Zamierzamy się niedługo wybrać na rybki. Coś tam połowić, na pewno nagramy coś tam dla Was z tego. No i co? Siema! Siema.